zupełnie oficjalnie. W imieniu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności witam Państwa na ogólnopolskim dniu informacyjnym Europejskie Programy Edukacyjne. Dzisiejsze spotkanie to platforma wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, budowania relacji, ale również czas radości z sukcesów beneficjentów programu. Obecnie w budżetach Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zarezerwowano ponad 26 miliardów euro na Erasmus+. To niemal dwa razy więcej niż w poprzednich 7 latach. W tym roku budżet Erasmusa to ponad, i teraz proszę dokładnie to zapamiętać, 3 miliardy euro, a z tego ponad 180 milionów euro przeznaczonych jest tylko dla Państwa, dla Polski. Warto brać udział w europejskich programach edukacyjnych. Na pełne dofinansowanie swojego projektu szansę ma każdy. Chcę Państwa najpierw przekonać, że warto, a potem pokażę, jak zgłaszać się do udziału w szeregu programów edukacyjnych. Tytuł mojego wystąpienia brzmi: jak wnioskować? W tym roku pierwsze wnioskowanie odbędzie się już w lutym i gorąco zachęcam do składania wniosków w ramach tego naboru. Na każdym etapie do Państwa dyspozycji są eksperci Narodowej Agencji Erasmus+. Znają europejskie programy edukacyjne od podszewki. Zawsze służą radą i pomocą. Erasmus+ to program dla każdego. Życzę nam wszystkim wielu wspólnych, udanych projektów. I do zobaczenia za rok.